Skarżysko 1 na Łuszpieczkowski. Panie trenerze, no, trochę niedosyt po tym spotkaniu. Tracimy bramkę w ostatniej sekundzie meczu. Jego pas pan dał na pewno niedosyt, bo jeżeli wygrywamy do 94 minuty 1-0, no to jeżeli tracimy w ostatniej akcji meczu bramkę, to musi być niedosyt. Tak? Tym bardziej, że tak jak pewnie widziałem, to szczególnie w początkowej jego fazie, w pierwszej połowie, no, zdecydowanie dominowaliśmy na boisku. I w tej pierwszej połowie mieliśmy w granicach 4-5 takich pozycji, które gdzieś tam mogły zakończyć się strzeleniem bramki. W zasadzie dobrze graliśmy do strzelenia bramki na 1-0. W tym momencie oddaliśmy w rejoncie. No i niestety tak się skończyło, że w ostatniej akcji meczu dostaliśmy bramkę na 1-0. Fatalną zmianę dał Grzegorz Tobiszewski, który tak naprawdę ponosi winę za tą bramkę. Czy pan z nim rozmawiał w tym spotkaniu za bezpośrednio? Jeszcze nie było czasu, teraz bez Wojtyka tak było. Tak miał Grzegorzka dobre sparingi, dlatego no, jest ze starego miejsca, więc był dosyć mocno napakowany. Fajnie wyglądał w tym okresie przygotowawczym, liczyłem na to, że na taką zmianę, która nam pomoże, a niestety, tak jak pan słusznie zauważył, zła zmiana do tego wszystkiego, jeszcze ta ostatnia akcja meczu, którą uczulaliśmy się, że tak naprawdę Juventa jest w stanie nam robić głowę, przede wszystkim ze stałego fragmentu bezsensowny z uczelni chwały. Za tydzień spotkania z Kaszyskiem czy będą jakieś zmiany w składzie? Zobaczymy, co to jest za szybko, jak bardzo gorąco jest, żeby w tym momencie rzeczy przygotować cały tydzień. Także myślę, że do tego spokojnie dojdziemy.